W głównej mierze tegoroczne wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostanie przeznaczone na remont stacji centralnej Grupy Jurajskiej GOPR. To bardzo ważny krok w naszym rozwoju, bo dzięki temu możemy w bardziej komfortowych warunkach dyżurować, a oprócz tego trenować i rozwijać się. Druga część tych finansów to oczywiście sprzęt ratunkowy i co bardzo ważne wsparcie naszych szkoleń, treningów, czyli tego, żeby ratownicy cały czas mogli się doskonalić. No, potrzeby są duże, to jest jakaś część tylko kwoty. W tym roku otrzymaliśmy 200 tysięcy złotych. Tak naprawdę jeszcze też na inne organizacje, którymi obdarujemy te pieniążki. Potrzeby są duże, ale dajemy sobie radę, pozyskujemy jeszcze środki z Ministerstwa Sportu, z PFRON-u, a także z lokalnych tutaj miast. No, samych trenerów jest bardzo dużo, więc tutaj szkolimy dzieci 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Mamy 10 basenów w województwie śląskim, obiekty sportowe typu hala sportowa, stadiony lekkoatletyczne, siłownie, no więc jest co działać. I to jest bardzo ważne, że te ośrodki, ale też i ośrodki podzielone równomiernie, bo to całe województwo dostało, nie ma jakiegoś tutaj podziału na południe, północ. Wszyscy, którzy potrzebują, dostali te środki, to jest bardzo istotne.